Jesteśmy w środku budynku. No, rewelacyjnym walorem całego tego obiektu jest to, że cały cykl produkcyjny jest cyklem suchym. Czyli, że mniej na budowie, praktycznie w czasie, gdy się to buduje, gdy się wykańcza, nie ma wilgoci. Ponieważ, gdy spojrzymy na ściany, które pokazywaliśmy na zewnątrz, to znowu jest ten element równego gładzi, także nie ma żadnych uskoków i tak dalej. Kiedyś ludzie wymyślili stosowanie tynków. Zasada stosowania tynku jest taka, że tynk ma wyrównać nierówności. Tynk nie wnosi nic w ściany, on nie jest elementem ani grzejnym, ani ozdobnym, on wyrównuje te ściany. I w związku z tym, jeśli mam tak równo, dokładnie wybudowaną ścianę, gdzie nie ma żadnych dziur, że wszystko jest precyzyjnie sklejone, to ja tego tynku nie muszę używać, tylko szpachluję te ściany. A więc jest to szybsza praca, mniej wody, bo do szpachli używamy bardzo mało wody, praktycznie tyle samo co do kleju, do murowania. To jest walor podstawowy. Także w momencie, gdy my skończymy szpachlować, malujemy i klient może się wprowadzać. Nie ma tego okresu tak zwanego sezonowania budynku, żeby on wysechł, że trzeba czekać i tak dalej. Po momencie, gdy ekipa wiesza obrazki klientowi na ścianie, wychodzi, klient może zamieszkać, wilgoci nie ma. Temat następny to jest temat stropu. Strop, przez to, że mówiłem, że te płyty są składane na pióro wpust, praktycznie po zazbrojeniu, tak zwanym, jak my to popularnie nazywamy, po zazbrojeniu strunowym, gdzie te poszczególne płyty są tymi strunowym zazbrojeniem powiązane z wieńcami, czy zewnętrznymi, czy wewnętrznymi, ten strop staje się stropem stabilnym bardzo. I też można go od razu praktycznie szpachlować, nie ma potrzeby tynkowania. Często się zdarza tak, że klientowi tak się podobają te szczeliny, które powstają pomiędzy płytami, że on mówi, to proszę mi to zostawić, tylko wymalować, bo to jest bardzo pięknie, bardzo równo wygląda.